Natalia Kukulska niedawno podzieliła się niepokojącymi wiadomościami na swoim profilu na Instagramie, skierowanymi do jej licznych obserwatorów. W trybie pilnym zaapelowała do fanów, by uważali na sytuację, która dotknęła jedno z jej ukochanych dzieci. Choć szczegóły tego zdarzenia nie zostały w pełni ujawnione, artystka czuła potrzebę ostrzeżenia swoich fanów przed podobnymi niebezpieczeństwami. Natalia Kukulska. Jedna z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej jest znana z nieustannej aktywności zawodowej, przewyższającej nawet osiągnięcia innych znanych artystów, jak Edyta Górniak. Mimo swojego napiętego grafiku, Natalia zawsze podkreśla, że najważniejsza jest dla niej rodzina. Córka sławnej Anny Jantar w roku 2000 wyszła za mąż za swojego perkusistę, Michała Dąbrówkę, który wcześniej był jej tekściarzem, a którego wybrała, kierując się głosem serca. Ich związek okazał się być trafioną decyzją, ponieważ trwa nieprzerwanie już od 24 lat, co stanowi wzór do naśladowania w polskim show-biznesie. Małżeństwo doczekało się trojga dzieci, syna Janka córki ani oraz najmłodszej Laury, którą Natalia urodziła już po przekroczeniu 40 roku życia. Starsze rodzeństwo opuściło już rodzinny dom w Komorowie, tworząc własne ścieżki życiowe. Kontynuując troskę o swoją rodzinę, Natalia Kukulska wykorzystała swoją platformę społecznościową, by podzielić się ważnym przesłaniem z jej wielbicielami, co jeszcze raz potwierdza jej głębokie zaangażowanie w kwestie rodzinne. Anna wyjechała na studia do Londynu, a Janek zdecydował się na naukę w szkole muzycznej w Katowicach. Natalia Kukulska, opowiadając o swoich dzieciach w magazynie Twój styl, podkreśliła: Jak wiele nauczyły ją one o życiu, dzieci nauczyły mnie wielu rzeczy. Przede wszystkim, że największym darem jest uważność i czas, który dajemy innym. Każdy człowiek jest jednostką, która wymaga innego podejścia. Dzięki nim zrozumiałam, by bezmyślnie nie powielać schematów wyniesionych z domu. Po śmierci matki, Natalię wychowała jej babcia Halinka. Mimo, że jej dzieci dorosły i mają własne życia, to nadal utrzymują bliskie relacje z matką i często się jej zwierzają. To właśnie ten otwarty i zaufany kontakt z pociechami jest dla Natalii największym sukcesem jej metod wychowawczych. Niestety. Ostatnio Natalia otrzymała niepokojącą wiadomość od syna Janka. Janek dał się oszukać internetowym krętaczom, co skutkowało utratą konta w mediach społecznościowych. Sytuacja jest o tyle poważna, że oszuści wykorzystują teraz jego konto do rozsyłania fałszywych wiadomości z prośbą o pieniądze. Natalia zwróciła się do swoich fanów na Instagramie z ostrzeżeniem: Uwaga, ktoś wkradł się na konto Facebook mojego syna i przez Messengera rozsyła prośbę o pożyczenie pieniędzy. Kilku przyjaciół już się nabrało. Uczułam w razie czego? Zdenerwowana Natalia apeluje do swoich obserwatorów, by byli czujni i nie dali się nabrać na podobne oszustwa. To sytuacja, której nikt by nie chciał doświadczyć. I mamy nadzieję, że uda się ją szybko rozwiązać.